Jeden teraz. Przyznam się, że tak bardzo się martwiłem, czy pogoda nam dzisiaj dopisze. Tyle osób się zaangażowało w tą dzisiejszą uroczystość, tyle wysiłku i gdyby padał deszcz, byłoby trochę smutno, ale radośnie, może być smutek radością, ale słoneczko nam zaświeciło i to chyba opatrzność zadziałała, bo tu mamy parafię pod opatrzność. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że żyjemy w Polsce, która zachowuje takie tradycje od dziesiątki, setek lat. Najważniejsze wydarzenia w życiu miejscowości rozpoczynają się od mszy świętej w kościele, wspólnie z księżmi po modlitwie. Przychodzimy tutaj na miejsca dla nas ważne, które przekazujemy społeczności, które mają służyć społeczności lokalnej. I to jest zachowane, to jest nasza tradycja narodowa i chcemy ją kultywować. I to robimy. Dzisiejsza uroczystość, którą za chwilę będziemy rozpoczynać, nie miałaby miejsca, gdyby nie wsparcie naszych przyjaciół. Ponieważ, proszę Państwa, żaden samorząd w Polsce nie jest w stanie wykonywać tylu inwestycji, które można wykonywać, jeżeli nie ma tutaj wsparcia. W tym momencie mamy wsparcie środków unijnych. I bardzo chciałbym gorąco podziękować naszym gościom, którzy tutaj są, dzięki którym również ta inwestycja jest, a jednocześnie witam tychże gości. W pierwszej kolejności witam najpierw pełnił funkcję przewodniczącego sejmiku województwa małopolskiego i to właśnie te pieniądze sejmik trafiły do nas, a obecnie pana posła Andrzeja Sztorka. Witam bardzo serdecznie, panie pośle. Witam naszego przyjaciela, możemy tak powiedzieć, przyjaciela, przepraszam, przyjaciół, ponieważ zawsze z małżonką. Małżonka jest tuż obok, pana posła Józefa Rojka wraz z małżonką. Witam bardzo serdecznie. Witam panią przewodniczącą, która reprezentuje Radę Gminy Tarnów. Witam panią przewodniczącą, radnych, którzy tu są obecni. Witam serdecznie. Witam jednych z bohaterów dzisiejszej uroczystości, strażaków, ochotników
Dziadówę Wałek, ale również strażaków z naszej gminy. Witam Was bardzo serdecznie. Witam księży zaprzyjaźnionych sąsiednich parafii z terenu gminy Tarnów. Witam serdecznie. Witam dyrektorów szkół, przedszkoli, sołtysów z naszej gminy. Mówię na końcu, ale to nie oznacza, że są na końcu. Witam przede wszystkim tych, którzy będą korzystać z tego terenu, z placów, z remizy, mieszkańców wsi Biodrów Kawałki, jak i również mieszkańców naszej gminy. Witam Was bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, cieszę się, że możemy dzisiaj oddawać do użytku ten piękny obiekt. Jest to druga część inwestycji, ponieważ ja ją nazywam tak zwane Centrum Wsi Biodrów Kawałki. W pierwszej kolejności wykonaliśmy Centrum Wsi obok kościoła. Było to centrum takie w naszym zamyśle, takie bardziej refleksyjne, do zadumania, aby pokazać ten cmentarzyk, który tam jest w pierwszej wojny światowej, aby można było tam usiąść, pomyśleć, porozważać o naszych przodkach, bohaterach, dzięki którym mamy tą wolną, niepodległą ojczyznę, żeby można było spocząć. Tutaj oddajemy drugą część, bardziej rekreacyjną, dla naszego pokolenia następnego, którzy przyjdą po nas, dla dzieci i młodzieży, aby mogli ładnie, wspaniale, bezpiecznie spędzać wolne chwile. Ponieważ młodzież mamy fantastyczną, trzeba im tylko zorganizować miejsce, czas do zabawy. I to jest dla nich, dla Was. Szanowni Państwo, ta remiza, która tutaj jest oddawana do użytku, mimo że nazywa się remiza strażacka, mam nadzieję, że będzie służyła całej społeczności. Ponieważ tak jak strażacy służą miejscowej ludności, ale nie tylko, pomocą podczas pożaru czy powodzi, tak również będą służyć tym domem. Już jestem tutaj po rozmowach i doszliśmy do wniosku, że ta remiza będzie otwarta dla ludności, dla miejscowości Biodrówka Wałki. Myślę, że ten plac, ta remiza będzie wizytówką tej miejscowości, ale i nie tylko. Parę lat temu zastanawialiśmy się, mówię parę lat temu, to znaczy 4 lata, może 3 lata temu, zastanawialiśmy się, w jakim kierunku nasza gmina ma się rozwijać. Czy mamy rozwijać te duże miejscowości, znaczące miejscowości, które mają po kilka tysięcy mieszkańców, czy może te małe. I doszliśmy do wniosku, że należy inwestycje kierować równomiernie w każdą miejscowość, ponieważ każda miejscowość na to zasługuje, aby miała swoją szkołę, Dom Kultury, Place Zabaw. I to cieszę się, że po 3-4 latach udało nam się to realizować. Dzisiaj jest to inwestycja w Biodrówce Wałkach, stosunkowo małej wsi, która liczy około 1000 mieszkańców. Ale takich inwestycji oddajemy bardzo wiele. W małych miejscowościach, w Nowodworzu, w Błoniu, w Białej. Będziemy teraz budować centrum wsi w Porębie Radnej. Mam nadzieję, że równomierny rozwój naszej gminy jest zachowany i w dalszym kierunku będziemy to realizować. Dziękuję bardzo. Wójt gminy Tarnów, pan Grzegorz Kozioł, dziękujemy bardzo. Bardzo prosimy o zabranie